zdecydowanie warto imprezować na przykład w Berlinie. Jest to jedno z najbardziej imprezowych miast Europy, z tym, że bardzo trudno dostać się do tych najbardziej renomowanych klubów, dlatego zawsze należy sprawdzić wskazówki, jak się ubrać, nawet jaką minę zrobić przed wejściem do klubu, żeby selekcjoner wpuścił nas do niego. W Barcelonie wejście do klubu jest znacznie łatwiejsze, ale imprezy na przykład nie trwają do 12-13 w południe, tylko kończą się o 3 w nocy. Pamiętajmy o tym, że w Barcelonie po imprezie warto spróbować lokalnych specjałów, na przykład chorizo, pysznych drinków, albo udać się na zwiedzanie miasta. Kolejnym bardzo imprezowym miastem Europy jest Praga. Jeden z największych klubów, pięciopiętrowy klub, znajduje się przy Moście Karola, ale ci, którzy chcą spędzić czas również z lokalsami, mogą wybrać się do bardziej alternatywnego, rockowego cross-klubu. Miastem, które zdecydowanie nigdy nie śpi, a raczej wyspą, która nigdy nie śpi, jest również Ibiza. Wprawdzie noclegi na Ibizie mogą być bardzo drogie, także trzeba się przygotować na bardzo drogą wycieczkę, jeżeli chcemy wyjechać latem. Natomiast jeżeli przyjeżdżamy na Ibizę po sezonie czy przed sezonem, ceny będą przynajmniej o 60% niższe. A pogoda cały czas będzie oczywiście wspaniała. Warto odwiedzić takie kluby jak na przykład Acropolis, Baha czy Privilege. W Amsterdamie jeden z klubów, który został ostatnio otwarty i cieszy się ogromną popularnością wśród lokalnej młodzieży i nie tylko, jest klub Da School, który funkcjonuje przez 24 godziny na dobę. Jest to nie tylko klub, ale też restauracja, siłownia. Przy okazji, będąc w Amsterdamie, koniecznie musimy zajrzeć na pchletargi i do bardzo ciekawych amsterdamskich parków, gdzie imprezy tak naprawdę odbywają się spontanicznie każdego dnia.